Jesteśmy tuż po pokazie La Mani. Jak te odczucia pierwsze tuż po zakończeniu? Nie będę ściemniać. Ja całkiem sporo tych kreacji już widziałam, ale widziałam je w pracowni, kiedy powstawały, kiedy gdzieś tam wisiały na manekinie. Natomiast zobaczyć je na żywych ciałach, na tych przepięknych, zgrabnych modelkach, to jest zupełnie co innego. Fantastyczne. Fantastyczne. To ja myślę, że to jest taka najbardziej zmysłowa kolekcja Joanny. No mówiąc wprost, taka najbardziej erotyczna nawet, ale w bardzo dobrym stylu, bardzo kobieca. No szczerze mówiąc, jakbyś mnie zapytał teraz, a pewnie zapytasz, co bym chciała stąd mieć, to ci powiem wszystko. Czyli rozumiem, że jutro ustawia się kolejka do butiku. Dokładnie. No właśnie, ta kolekcja bez wątpienia jest drapieżna, erotyczna, zmysłowa, sensualna. Czy ty również czułaś właśnie siebie? Tutaj też ta muzyka mocna? Tak, tak, tak. Znaczy, oczywiście pewnych kreacji bym tutaj nie założyła, bo już PESEL nie ten, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast, nie wiem, czy kojarzysz, tam była taka, kilka było takich sukienek, to są moje absolutnie faworytki. Czarny, bardzo zwiewny materiał jedwab, podejrzewam, i na to aplikacje złota, ręcznie wyszywane. Znaczy, to jest po prostu absolutna bajka, to tak pięknie pracuje na ciele. Taka fala powstaje, kiedy człowiek chodzi. Także tak, bardzo, bardzo mi się podobało. Prawa muzyczna mi się podobała. Przepiękny film na początku z Mają Sablewską. Właśnie, jak oceniasz Maję w roli aktorki? Nie, no ja mnie zatkało, szczerze mówiąc, dlatego że to była bardzo krótka forma i żeby w tej krótkiej formie wyrazić jakby tyle emocji, tyle zmysłowości, tyle kobiecości, no to naprawdę to wymaga jakichś umiejętności aktorskich, myślę. Maję prowadził, z tego co wiem, Ksawer Żuławski, więc to naprawdę porządny team i fantastyczna sprawa, fajny pokaz, świetnie od początku do końca, wszystko jest... Czy widziałabyś się też w takiej roli właśnie, jak Maja wystąpiła? Nie. Dlaczego? Nie. Na pewno by Ale to Maja też... zrobiła to świetnie. Maja na pewno to też świetnie. By było to ciekawe w twoim wydaniu. Na pewno. No to wiesz, może przy następnej kolekcji, kto wie. No, może kolekcja 2048 już w roli ultraseniorki wystąpię. Bez wątpienia też dzisiaj furorę zrobiły buty, które towarzyszyły modelkom, te długie kozaki. Tak. Czy ty jesteś zwolenniczką takich? Założyłabyś takie aż długie buty? Znaczy one pięknie komponowały się na tym pokazie, ale umówmy się, że pokaz jest, no nie wiem, pewną formą sztuki, to jest jakiś happening. I tutaj mi się to bardzo podobało. Czy ja bym coś takiego założyła na ulicę, nie jestem pewna. No chyba, że z bardzo zgrzebnym, nie wiem, szarym, czarnym golfem wyciągniętym, tak żeby jakby troszeczkę zelżyć, ulżyć jakby tej takiej zmysłowości od dołu. Ale ja sama mam takie tak zwane over the knee boots. I miałam je na sobie 3 razy, nie wiem, jakoś nie potrafię się do końca przełamać, aczkolwiek jak mówię, no kiedy widziałam dzisiaj dziewczyny chodzące w tych butach, no to byłam absolutnie zachwycona, ale no myślę, że kwestia tego, że ja mam jakiś tam swój styl, który akurat z tymi butami nie do końca koreluje.